Dzień dobry, Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich. Dziękuję za zaproszenie, panie przewodniczący. Ja jestem z organizacji, która prowadzi kampanię społeczną Obywatele Decydują od 2012 roku, czyli już 12 lat postulujemy wprowadzenie podpisu elektronicznego pod obywatelskimi inicjatywami ustaw. Mamy gotową ustawę. Ona jest od wielu lat z OSR-em, z uzasadnieniem. Ona też przeszła całą ścieżkę w Rządowym Centrum Legislacji 2 lata temu. Niestety nie było w ogóle woli politycznej na poziomie Sejmu i Senatu, żeby wnieść to pod obrady. Ta ustawa jest gotowa. My zwróciliśmy się do marszałka Szymona Hołowni o zainteresowanie tą ustawą, gdzie jest właśnie ten podpis elektroniczny. Pan marszałek odpowiedział nam pozytywnie i w tej chwili toczą się w tej sprawie jakieś prace, rozumiem, też ze strony prawników pana marszałka. Zwróciliśmy się również do pana ministra Krzysztofa Gawkowskiego 21 grudnia, również z propozycją przedstawienia tej ustawy. Tam wszystko już jest. Bardzo mnie cieszy, panie ministrze, że tu zacytuję, bo to bardzo mnie cieszy. Kompletnie się nie zgadzam z tym stanowiskiem, czyli że pan po prostu nie podtrzymuje tego, co podsekretarz stanu Paweł Lewandowski napisał 20 października 2023 roku. Proszę państwa, pismo jest długie, jest wartościowe, oczywiście też zwraca na ryzyka różnego rodzaju związane z podpisem elektronicznym. Natomiast powiem szczerze, szokowało mnie jedno zdanie w tym piśmie, ja je zacytuję. Nie jest zasadnym, aby rząd zapewniał obywatelom przedmiotowe rozwiązanie informatyczne. Nie jest zasadnym, aby rząd zapewniał obywatelom przedmiotowe rozwiązanie. Tak. A dzisiaj mamy tutaj. Tak, ale no, i to jedno z drugim już nie dlatego nic. Chciałbym docenić ten głos tutaj ministerstwa i rządu i podejście nowej koalicji, no bo po prostu jeżeli takie zdanie artykułuje minister, wiceminister artykułował, no to coś tutaj nie gra, tak? Ja po prostu trochę mówię to z pozycji organizacji i osób. My zebraliśmy 220 tysięcy podpisów pod tą inicjatywą. Internetowych, co prawda, ale zebraliśmy. Ludzie się tego domagają od lat i po prostu nie spotykaliśmy się z żadnym zrozumieniem ze strony rządu poprzedniego. Byliśmy też na rozmowach w kancelarii prezydenta, obecnie urzędującego, i tam też jest wola do tego, żeby podpis elektroniczny wprowadzić. Spotykaliśmy się wiele razy, to też już tam po prostu jest znany temat, więc bardzo pana ministra zachęcam, żeby zapoznać się z naszym projektem ustawy przygotowanym przez w szerokim gronie różnych ekspertów, prawników, również byłych legislatorów Sejmu i Senatu. No i po prostu skorzystać z tego rozwiązania, no bo po prostu ona jest na stole, tak? Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, w tym szanowny mój przedmówco. Ja znam ten projekt. Co więcej, przez wiele lat w poprzedniej kadencji, przy każdej możliwej okazji, apelowałem w Sejmie o to, żeby właśnie tego typu rozwiązania wprowadzić, dlatego że tego typu rozwiązania spowodują wzrost frekwencji wyborczej od choćby, spowodują wzrost zainteresowania obywatelek i obywateli stanowieniem prawa i przeniosą do domeny cyfrowej to, co dzisiaj jest zastrzeżone wyłącznie do domeny analogowej. Moja opinia co do poprzedniego stanowiska ministerstwa wyrażonego w październiku 2023 roku dotyczy fragmentu zacytowanego przez pana. Uważam, że państwo powinno właśnie tego typu systemy obywatelkom i obywatelom oddać, ale również dotyczy tego sformułowania, które jest w preambule tej opinii, czyli że petycję należy ocenić negatywnie. To nie jest prawda. Ta petycja dotyczy fundamentalnych spraw,
dotyczy spraw, które powinny być powszechnym, cyfrowym dobrem. My oceniamy te petycje pozytywnie, honorujemy oczywiście ryzyka wyszczególnione przez pana ministra Lewandowskiego. W warstwie merytorycznej te ryzyka są wyszczególnione i opisane profesjonalnie. Natomiast rzeczywiście nasza idea jest taka, żeby tego typu systemy obywatelkom i obywatelom oddać zaraz po implementacji rozporządzenia eIDAS 2. Wasz projekt ustawy, zdaje się, jeszcze nie widzi eIDAS 2, dlatego że eIDAS 2 jeszcze w systemie prawnym nie ma. I myślę, że tutaj mamy też zgodność, że polskie prawo najpierw należy dostosować do eIDAS 2, a potem tego typu systemy budować. Stąd propozycja pani senator i pana przewodniczącego. To jest najlepsze, co dzisiaj możemy zrobić. Moja obecność tutaj jest właśnie wyrazem szacunku dla osób, które od wielu lat walczą o możliwość zbierania cyfrowych podpisów pod projektami ustaw, pod listami poparcia dla kandydatów i innych tego typu akcjach. Bardzo dziękuję.